Hej kochani, witam Was bardzo cieplutko na moim kanale w kolejnym filmie. Tym razem postanowiłam nagrać dla Was vloga i to może będzie taki albo weekendowy, albo taki weekly vlog. Dzisiaj mam sobotę, z 3 października. Tutaj w Niemczech mamy wolne, bo jest święto Zjednoczenia Niemiec. Dlatego wszystkie sklepy też są zamknięte. Wczoraj wieczorem pojechałam na zakupy. W zasadzie nie nagrałam żadnego food haulu, ale też kupiłam chyba ze dwie fajne rzeczy. Później Wam pokażę, co to było, bo teraz właśnie się śpieszę, mam termin na makijaż permanentny brwi, będę miała w końcu nowe. Teraz one jeszcze tak strasznie nie wyglądają, bo 2 tygodnie temu miałam robioną henne, która nawet fajnie mi się trzyma, ale wiecie jak to z tą henną jest, parę dni i już jej nie ma, dlatego też właśnie wybieram się na brwi permanentne. Ja już miałam kiedyś robione, ale to bardzo dawno temu, co też nie chciało mi się zbytnio trzymać, chyba ze względu na moją tłustą cerę. Zobaczymy jak będzie tym razem. Teraz jadę do całkiem innego salonu, więc zobaczymy, może będzie inaczej. Ale potem jak przyjadę z brwi, to będę miała tylko godzinkę, dwie, przyszykować się, idę na imprezę, takie baby shower? Coś takiego. Mam też prezent, więc też wszystko Wam później pokażę. A teraz już jest godzina 10:15, mam na 11:00, gdzieś pół godzinki będę jechać, więc już muszę się pomału zbierać, więc przyjrzyjcie się po raz ostatni moim brzydkim brwiom, a ja jadę robić nowe. Dajcie znać w komentarzu, czy też robiliście i czy jesteście zadowoleni z efektu, no i jaką metodą. Ja w zasadzie nawet nie wiem, jaką metodą będę miała. Wcześniej wiem, że miałam tą taką piórkową, wiecie, to są takie kreseczki dorysowywane, a tym razem zobaczymy, co tam z Panią ustalimy. Ma to trwać około 3 godzin, więc znowu sobie poleżę bez ruchu przez 3 godziny i to jest dla mnie właśnie najcięższe. Tak samo właśnie przy rzęsach, 3 godziny. Ostatnio leżałam, to już wiecie, po 2 godzinach to nogi to już mi tak chodziły, bo nie jestem zwyczajna, żeby tak leżeć bez ruchu i to jeszcze tak wiecie, całkowicie na płasko. No ale dobra, koniec tego gadania, ja uciekam, żebym się czasem nie spóźniła. Dajcie znać, co tam u Was słychać, jak tam pogoda. U nas taka typowo jesienna i już widziałam w DM fajne kalendarze adwentowe, więc może w przyszłym tygodniu zacznę się już za jakimiś oglądać. I dajcie znać, czy czekacie już na vlogmas, bo ja już totalnie czuję klimat świąteczny, chyba przez to, że we wszystkich sklepach już wiecie, tych świątecznych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. No, ale dobra, ja uciekam, widzimy się potem, pa! Okay, kochani, ja już wróciłam z brwi, jak na razie są bardzo ciemne, ale to wszystko jeszcze, wiecie, 40% z tego wszystkiego zejdzie. Szybko przychodzę do Was z tym prezentem, bo za chwilę już muszę wychodzić. W zasadzie już powinnam wychodzić, ale jeszcze muszę się przebrać i wiecie, uszykować trochę. No i Wam pokazuję. Mamy tak, takiego misia grającego. No. I ups. Lino. Kolejna rzecz. Jest to taka miseczka. Bo nie wiem, czy Wam wspominałam, ta moja koleżanka właśnie z pracy jest babcią tych bliźniaków, więc dla niej miseczka, żeby nie była pokrzywdzona. Dla drugiego dziecka taka książeczka. Tutaj grająca. No dobra. Więc tak, dwie zabawki są. Teraz to muszę zapakować. I tutaj jeszcze dla koleżanki mamy takie winko z czekoladkami. I to jest czerwone, jakieś portugalskie wino. Cicho tam. Więc dobra, ja pakuję prezent, przebieram się i lecę na imprezę, a z Wami widzę się albo wieczorem, chyba że późno wrócę, no to pewnie jutro, więc co, trzymajcie. Hej, witajcie w niedzielę. Ja dzisiaj zaczynam vloga od niedzielnego obiadu. Dzisiaj będą dwa dania. Tutaj właśnie dochodzi makaron i rosołek, a zaraz zobaczycie, co dalej. No i mój rosołek już tutaj gotowy, nałożony. Dajcie znać, jak tam u Was w niedzielę, czy też preferujecie dwa dania, czy tylko jedno. Ja bardzo rzadko robię dwa, no ale dzisiaj jakoś tak się złożyło, więc wcinam rosołek i zaraz Wam pokazuję drugie danie. I moje drugie danie prezentuje się tak. Mam tutaj ziemniaki, sałatkę farmerską, no i oczywiście nóżki z kurczaka. I tak jak mówiłam, dajcie znać, co Wy dzisiaj, a w zasadzie w niedzielę, mieliście na obiad. Ja uciekam wcinać.
Hej kochani, witajcie po raz kolejny. Ja tymczasem łączę się z wami już tutaj w poniedziałek po weekendzie i powiem wam, że trochę źle się czuję. Gardło coś zaczęło mnie boleć, nie wiem, boję się, że coś chyba będzie mnie brało. Dlatego też kupiłam sobie takie tutaj dwa szoty z imbiru i ten jest z aronią, a to jest jabłko i cytryna. Nie wiem, dajcie znać, czy już takie coś próbowaliście. Ja jeszcze nie, w ogóle za imbirem zbyt nie przypadam. No i się zastanawiam, czy lepiej to wypić jako właśnie taki shot, czy może lepiej zrobić sobie z tym herbatkę. Przed chwilą sobie zrobiłam taki jeden wielki paniaczek z cytryną i z miodem. No i teraz szybko wam pokażę tylko zakupy, które tutaj mam. Mam zamówienie z Douglasa, mam tutaj matę, może właśnie od niej zaczniemy. Jest to mata do akupresury. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to wie, zaczęłam troszeczkę ćwiczyć, no i właśnie taka tutaj mata będzie mi potrzebna po treningu, na rozluźnienie mięśni, na spięte właśnie tę partię ciała. Okej, kolejna rzecz jest tutaj taka i to też pewnie widzieliście na Instagramie. Ogólnie o nowym telefonie myślałam już bardzo dawno z tego względu, że kończyła mi się umowa. No i w zasadzie nie chciałam jej przedłużać, chciałam stawić sobie, wiecie, tylko abonament, ale ostatnio jak przyjechałam rowerem z pracy, wyciągałam moją torebkę, no i dziwnym trafem torebka mi spadła i mój telefon. I w moim telefonie zbił się trochę ekranik, z czego oczywiście ja się bardzo ucieszyłam, bo to już był ten taki gwóźdź do tego, aby zamówić nowego iPhone'a. No i mam tutaj 11 Pro Max, duży, chyba będzie nawet wyższy, większy od tego mojego. Ja mam 6 plusa i 8 plusa. 6 chyba sprzedam, bo ma cały ekran, a 8 sobie zostawię właśnie na polski numer, no bo ona też nie ma jakoś tak bardzo tego ekranu pękniętego, ale wiecie, jakieś tam rysy są, więc już na pewno bym nie sprzedała go w normalnej cenie. No i tutaj też na eBay zamówiłam sobie taki, o, z takimi tutaj diamencikami, tego nie będzie widać, bo właśnie nagrywam z tą lampą, tu się to wszystko odbija, taki z brokatem case. No i oczywiście na pewno jakiś tutaj super mega zamówię sobie zaraz na AliExpress, no ale zanim one tam przyjdą z Chin, to właśnie z eBaya taki. I powiem wam, że jednego dnia na zamówiłam, a drugi już był. I tak samo szkiełko zamówiłam i też dzisiaj już doszło. No i tutaj jeszcze jest jedno zamówienie, też dosyć duże, chyba za 150 euro. Z Douglasa. A i właśnie ja wam powiem, że już chodzą po mnie kalendarze adwentowe. Daj znać, czy gdzieś widzieliście jakieś fajne, jakieś czy jakieś polecacie, bo ja się właśnie już zastanawiam. Widziałam w DM-ie dla kotów i to taki lepszy niż ten, co miałam w zeszłym roku z Kika. O, na pewno też ten z Rala kupię, jak co roku od 5 lat, a reszta to nie wiem. Dobra, koniec tego gadania. Poszłam sobie dzisiaj na pocztę odebrać paczkę. Trochę się przeraziłam, bo ona była, wiecie, tutaj niby było, boki były zaklejone, a tutaj było trochę otwarte i się zastanawiałam, czy nikt tam sobie czasami nie wsadził ręki i niczego nie wyjął, ale ja już sobie tutaj sprawdziłam z fakturą, wszystko się zgadza, to możemy wywalić. No i pokazuję wam moje rzeczy. Skończył mi się mój Estée Lauder Double Wear. No i zamówiłam sobie nowy i to jest taki właśnie bardziej podkład z tych takich bardzo kryjących, ciężkich, które używam zazwyczaj na jakieś takie wyjścia gdzieś tam, wiecie, na jakąś imprezę. W ogóle teraz w październiku to... Teraz już byłam właśnie w sobotę? Nie, może od tego mi gardło boli. No, a... październik to chyba cały będę na imprezach gdzieś tam, znaczy każdy weekend, więc... przyda się nowy podkład i też do niego zakupiłam za 5 euro chyba pompkę, bo one nie mają i ostatnio właśnie w tym moim starym to już pędzelkiem wydobywałam i ja mam w kolorze 2N1, też kod rabatowy miałam na, o, na to, znalazłam sobie w internecie, więc jak zamawiacie coś z Douglasa, to wpiszcie sobie najpierw w wyszukiwarkę kody rabatowe, na przykład Douglas i wam tam wyskoczą wszystkie obowiązujące. Ja tam właśnie sobie znalazłam 15% na całe zamówienie i darmowy
tusz, w zasadzie miniaturka z Urban Decay, z tego co widzę, tak? Tak. No i tusz mam za darmo. 3-4? Tak. 4 produkty mam. Ma telefon mi dzwoni. No to trudno, pech. Z The Ordinary, których ostatnio bardzo ciężko dostać. Nie wiem, czy u was tak samo, ale chyba widziałam na jakiejś grupie z kosmetycznej w Polsce, że tak samo brakuje różnych produktów i ja na przykład ten peeling czerwony szukałam wszędzie, nigdzie nie można go znaleźć. Kupiłam chyba 2 gdzieś tam z jakichś dziwnych stron i przyszły na pewno podróby, bo widzę w konsystencji, w zapachu i w ogóle w całej, w ogóle całkowicie widać, że to są podróby, bo tamten troszeczkę, wiecie, piekł i był taki bardziej wodnista. Te co mi przyszły, jeden ma taki dziwny owocowy zapach, a drugi jest niby bez tego zapachu. Myślałam, że to ten, ale w ogóle ani nie piecze, ani nic i wiem, widzę po prostu po twarzy, że to nie jest to samo, więc na pewno podróby. Nie wiem, coś gdzieś czytałam na stronie, że podobno ten właściciel zmarł i nie wiadomo co dalej z tą firmą. Szkoda by było, gdyby więcej ich nie było, bo naprawdę to są produkty godne polecenia i tak jak widzę właśnie na Instagramie, znaczy na Instagramie, na Facebooku, na różnych stronach, to wszyscy polecają właśnie je. I tutaj mam kwas hialuronowy 2% z witaminą B5, UK134. Chciałabym sprawdzić na stronie, co ja tutaj wzięłam, bo już sama nawet nie wiem. Tutaj mam ten znany bufet i jeszcze to serum pod oczy z kofeiną. Tak, tutaj nie będę wam pokazywać dokładnie tych opakowań, bo wszystkie wyglądają identycznie. 2 produkty z Kerastase i też widzieliście je właśnie w moich zakupach w Polsce. Kupiłam sobie je wtedy na spróbowanie na Allegro i bardzo fajnie właśnie mi się sprawdziły. Dlatego właśnie tutaj zakupiłam sobie 2 kolejne właśnie szampon i odżywkę. One nie należą do najtańszych, bo chyba 20 euro kosztuje szampon i odżywka. No może też niedrogo, ale w porównaniu do takich, wiecie, drogeryjnych, no to jednak cena znacznie wyższa, ale powiem wam, że one są bardzo wydajne. Zobaczcie, ja byłam w Polsce, kiedy? Przyjechałam w sierpniu? No i jeszcze w tamtych mam chyba połowę, a praktycznie codziennie albo co drugi dzień myję głowę, więc opłaca się. No też, że bardziej je oszczędzam, a tych takich tańszych, drogeryjnych, to czasami całą rękę lałam, albo w ogóle do wanny sobie wlewałam, robiłam piankę, a to jednak troszeczkę oszczędzam. Tutaj miałam do wyboru też 2 próbki, więc wzięłam sobie kolagen przeciwstarzeniowy, który tak jak poprzednie, nie chcę wam się sfokusować, o, właśnie zaraz sobie idę zrobić paznokcie, bo mam mega odrosty. I próbkę perfum, to jest Coco Chanel Mademoiselle, tak? Tak, dokładnie. No i ostatnia rzecz, to akurat nie dla mnie, wzięłam dla Wojtka zestaw Hugo Bossa Descant, bo 10 ma urodziny, więc to chowam, żeby nie widział. Tutaj też jakieś bony rabatowe, ale to tam nic ciekawego, więc tak wyglądały moje zakupy z Douglasa. Dajcie znać, czy też coś tam kupujecie, dajcie znać właśnie z tymi kalendarzami adwentowymi, czy gdzieś widzieliście jakieś fajne, a ja tymczasem chyba już uciekam, żegnam się z wami, może jeszcze dzisiaj po ciemku, w tym brzydkim świetle nagram jakieś zdrabki, bo widziałam, że sporo osób chce te niebieskie. No i od jutra, ja u mnie będzie akurat środa i będę robiła zastępstwa, więc mniej czasu będzie na nagrywki. Chyba 3 tygodnie. No ale może jakoś tam będę się wyrabiać, więc filmy też na pewno jakieś będą. A teraz właśnie ugotował mi się rosół i idę go zjeść. Mam nadzieję, że taki imbirek, ciepła herbatka, rosołek i jutro stanę na nogi. Z wami się żegnam, życzę wam miłego dnia, miłego weekendu, miłego wieczoru, niezależnie od tego, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!